Przede wszystkim musimy pamiętać o przestrzeni i wiedzieć, że tak jak kupujemy mieszkanie, to jest dopiero początek naszej inwestycji. Tutaj w przypadku firmy mamy tutaj, myślimy o wynajmie, o czynszu i to jest jak gdyby pierwszy koszt, który ponosimy miesięcznie, ale do tego tą przestrzeń musimy uzupełnić meblami, musimy infrastrukturę zrobić, internet, doliczyć media, więc te koszty początkowe, które mamy założone, bardzo często odbiegają znacząco od tego, co finalnie płacimy i często przy większych firmach, gdzie mamy 20-30 osób, planujemy gdzieś tam te koszty amortyzacyjne już są za nami, bo teraz mamy kolejny etap rozwoju. Często musimy te koszty wziąć pod uwagę i tutaj też koszty takie chociażby jak klimatyzacja, serwis klimatyzacji, zwiększany pobór prądu podczas sezonu letniego. To wszystko nam generuje koszty, które powinniśmy w Excelu sobie policzyć i wiedzieć, ile tak naprawdę nas kosztuje wynajem biura, bo czynsz to jest tylko początek. Jak wystartować, żeby nie zbankrutować? No, mamy dwie opcje. Pierwsza to jest to, co już wspomniałem, czyli bardzo dobrze liczymy, posiłkujemy się meblami gdzieś tam z odzysku, które dziś mamy, wyciągamy z domu, ale to nie zawsze jest dobre rozwiązanie ze względu na to, że jeżeli budujemy firmę, budujemy prestiż, potrzebujemy pewnego poziomu, który chcemy zachować. Drugim rozwiązaniem jest rozwiązanie biura serwisowanego, czyli tak zwane biuro all inclusive, czyli wszystko mamy w cenie, wchodzimy do biura, korzystamy z tego jak z Netflixa. Czyli wchodzimy, dzisiaj potrzebujemy biuro dla 5 osób, dostajemy biuro 5-osobowe, w przyszłym miesiącu zmieniamy, zwiększamy pakiet, bo nagle mamy klienta, który wymaga od nas zatrudnienia kolejnych 20 osób na najbliższy rok. Ok, nie ma problemu, dostajemy bardzo podobną przestrzeń, z tym samym wyposażeniem, w tym samym standardzie, z piękną kuchnią, tak jak widać za mną w projekcie Kospot, gdzie kolejne piętro za chwilę uruchamiamy, więc ta kuchnia jeszcze nie dokończona, ale będzie w pełnym wyposażeniem z ekstra kawą, salki konferencyjne. To są te rzeczy, które przy biurach bardzo często nie bierzemy pod uwagę, ale później jeżeli mamy klienta jednego, drugiego, trzeciego, każdy z nich ma trochę inne wymagania, zaczynamy pracować w zespole, zespół wymaga oddzielnej przestrzeni, więc często open space nie jest najlepszym rozwiązaniem. Remedium na to są biura serwisowane na pewno. Startujący przedsiębiorcy i nie tylko, ale firmy, które się rozwijają w tego typu przestrzeniach jak Kospot zyskują przede wszystkim społeczność, czyli networking, czyli możliwość przede wszystkim budowania relacji biznesowych, ale to też są relacje międzyludzkie, między pracownikami. To także jest tak naprawdę manewrowanie pracownikami między firmami. Ta współpraca jest nie tylko klient firma, ale firma, więc ten B2B jest też bardzo ważny. Przykład, firma IT ma teraz luźniejszego programistę, może porozmawiać z inną firmą, która akurat teraz potrzebuje tego programisty, więc tworzy się taka naturalna giełda zleceń, giełda współpracy między przedsiębiorcami, więc poza tym, że przedsiębiorca nie musi się martwić tym, że musi serwisować biuro i to jest kolejny etat w firmie, który jest, może pracować i może się rozwijać i może budować sieć kontaktów. Użytkownicy biur coworkingowych, takich jak Kospot, przede wszystkim dostają nie tylko biuro, ale przestrzeń wspólną, tak jak widać za mną, mają w pełni wyposażoną kuchnię, mają salki do rozmów B2B, takich małych przestrzeni, gdzie mogą szybko porozmawiać, zrobić kola, nagrać podcasta, nagrać audio dla swojego klienta. Mają salki konferencyjne i to nie jest jedna salka, tych salek jest kilka na różnych piętrach dla mniejszej grupy, dla większej. Mają salkę dla 50 osób, gdzie mogą zrobić konferencje, spotkanie z klientami, prezentację swoich produktów, usług, więc tak naprawdę dostają cały ekosystem, który wspiera biznes, wspiera rozwój tego przedsięwzięcia. Dzięki temu też i pracownicy, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, dostają wartość dodaną, którą w tradycyjnym modelu biurowym bardzo ciężko jest osiągnąć, mogą sobie na to pozwolić korporacja, ten mały, średni biznes, który się rozwija, który jest clue tak naprawdę, myślę, miasta naszego, ma tutaj zupełnie inną alternatywę i opcję do rozwoju. To, jak wiemy, każdy z nas posiada urządzenie zwane smartfonem, więc my też wychodzimy naprzeciw. Rezerwacja salki, tak jak widać przy każdej salce konferencyjnej w Kospocie mamy tablet, który jest podłączony do internetu. Dzięki temu wchodząc, wybierając sobie salkę, którą chcemy, bardzo szybko możemy sobie wybrać godzinę bookingu, którą chcemy, zabukować termin.
i salka za chwilę będzie zarezerwowana, więc nie potrzebujemy tak naprawdę do nikogo dzwonić, pisać, sprawdzać. Jesteśmy na spotkaniu, jesteśmy w domu, mamy dostęp do wszystkich salek, które są w Kospocie. W tym momencie jest ich 9, docelowo będzie 15, więc wybieramy sobie to, co jest dla nas dogodne, gdziekolwiek chcemy. Idealne rozwiązanie, nawet u klienta możemy zarezerwować salkę.